Vlogmas numer 13! I szalik też fajnie wygląda, nawet do tego sweterka. Lód na chodniku. I tak już przeszło mi przez myśl, czy nie iść czasami na piechotkę, ale boję się, że teraz to już będzie za późno. Nie jest tak ślisko, nie? Myślałam, że będzie bardziej. No. Nie biegaj, nie biegaj, Max, nie biegaj. Max! Żebyś się nie przewrócił. Vlogmas numer 13! Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ojej, aż zakaszlałam. Czy Wy wiecie, że my już mamy, my już jesteśmy za połową vlogmasów? No jestem w szoku, montowałam vlogmas 12 i dotarło do mnie, że właśnie połowa minęła, więc teraz już coraz bardziej będziemy zbliżać się do świąt. Wow! Ja dzisiaj mam na sobie bluzę Santa Baby i czarne spodnie. Założyłam tą bluzę, bo chciałam założyć coś czerwonego. A dlaczego? To zaraz Wam powiem. No ale tak, no dziwna to była dzisiaj noc i dziwny wieczór wczoraj. Tak było cicho w domu. Położyłam się, oglądałam jeszcze seriale. Obiecałam sobie, że jak Wojtka nie będzie, to będę szybko chodziła spać i szybciej będę wstawała. No i oczywiście włączyłam serial i się wkręciłam, ale tak dziwnie, bo nie lubię być sama, wiecie. No z Maxem byłam, ale on spał i tak dziwnie było, powiem Wam. Nie wiem, dzisiaj nad ranem Max w ogóle przydreptał do mnie, także potuliliśmy się rano. Mega wyspany on dzisiaj się obudził, miał tak dobry humor. Zawiozłam go, przyszłam, wielkie sprzątanie łazienki zrobiłam, wykąpałam się i oto jestem. I wiecie co? Jutro mamy wielki dzień. Jutro Maksiu ma jasełka w szkole. I tak mi smutno, bo nie będę mogła nic tam nagrać dla Was, ale Wam opowiem. No i co? Dlaczego założyłam czerwoną bluzę? Otóż, w ogóle to w tle wiecie co, pralkę słyszycie. Przepraszam Was, ale już nie mogłam się doczekać, kiedy zacznę nagrywać i mówię, dobra. Otóż mam dzisiaj na sobie czerwoną bluzę, a to dlatego, że mam tutaj zamówienie H&M, a jest to zamówienie H&M o tematyce świątecznej. Jest to czerwone zamówienie, tak. Zamówiłam same czerwone rzeczy. Wiem, że w zeszłym roku też taki film nagrałam, H&M czerwone zamówienie, i tak mi się to podobało, że pomyślałam sobie, w tym roku zrobię to samo. I powiem Wam szczerze, że to zamówienie przyszło już do mnie 10 dni temu, 2 tygodnie temu. I na samym początku vlogmas, no. I ja zaniosłam do góry, żeby tutaj nie mieć kartonu i zapomniałam o tym. Z ręką na sercu się przyznaję. I dzisiaj to zobaczyłam, mówię, jejka, no zaraz będzie za późno, żeby to nagrywać, prawda? No więc mam tutaj kilka rzeczy zamówionych. Będą bluzy, kamizelka, sweterek, kurtka, zresztą sami zaraz zobaczycie. A więc zaczynamy haul H&M! Tym razem bardziej się przygotowałam niż ostatnim razem. Mam tutaj, zobaczcie, stolik, na którym będę otwierała pudełko. Tylko, że Wy tego nie widzicie.
Ja! Czy to nie jest piękny kolor? No zobaczcie! Wszystko czerwone. No jestem w szoku. No cudownie to wygląda. Pierwsza rzecz, sweterek świąteczny. Jest to sweterek w rozmiarze M, 17,99 kosztuje. Oczywiście wszystkie linki do wszystkich rzeczy znajdziecie w opisie pod filmem. Taki przepiękny z Mikołajem. Wiecie co, ja mam jasny... Och, teraz pralka najgłośniej chyba. Wiruje. Ja mam sweterek jasny, ale cały czas chodzi za mną taki czerwony. I jak go zobaczyłam, mówię, przymierzę. Bardzo fajny. No ten Mikołaj jest odjazdowy. Zaraz sobie wszystko przymierzymy. Kolejna rzecz. Czerwona bluza. Rozmiar M. Cena 24,99. A jest to bluza z taką myszką Miki. Jejka. Wiecie, jak ja kocham myszkę Miki? Z przodu kieszeń typu kangurek. Dopiero dotarło do mnie, że ta choinka za mną tak strasznie mruga. Też Was to strasznie denerwuje, jak wyłączacie światełka i potem włączycie je na nowo, to zawsze na takim szybkim one się włączają. Nie ma czegoś takiego, bo tam jest chyba 10 programów, żeby włączyło się na tym samym programie, na którym wyłączamy. Nie wiem, czy tak... No dobra, niech zostanie. Coś się dzieje. Kolejna rzecz. To będzie chyba kamizelka. Teraz patrzę, że to jest taki przepiękny kolor czerwony o odcieniu pomarańczy. Kamizelka w rozmiarze M, 22 funty. Wow, jaka fajna! Super, idealna na świąteczne sweterki. Ma kieszenie po boku. Zamek. Kolejna paczuszka. Jest to sweterek, wzięłam go w rozmiarze L, żeby był trochę większy, 19,99 kosztuje. To jest też taki inny odcień tej czerwieni. Przepiękny, taki soczysty. Fajny. I jest bardzo mięsisty, no, no tak mięsisty, że wow. Kolejna paczuszka. Szalik. 9,99 kosztuje. Taką ma, no fajną długość ma. Ale dobra, teraz jeszcze nie mierzymy. Mamy tutaj również czapeczkę, 9,99. Też przepiękny kolor. Czy mi się wydaje, czy ja w zeszłym roku podobną mierzyłam? A może i nawet jest ta sama? Myślicie, że H&M ma te same rzeczy przez cały rok? Kolejna rzecz. Bluza w rozmiarze M, 19,99. To taka prawdziwa czerwień. Dosyć szeroka. Fajnie ten napis wygląda. Ojej, to będzie piękne. To będzie piękne. Bluzeczka w rozmiarze M, 12,99. Zobaczcie, jaka piękna. Czekajcie, schowam metkę. Ależ to jest ładne, jacie. I te wykończenie rękawków. No boska. Wow. I ostatnia już rzecz, karton pusty. Jest to kurtka w rozmiarze L, 59,99 kosztuje. To jest taka ciemniejsza czerwień. Ależ ona jest gruba. Wow, i do tego czapka mikołajkowa. Rewelacja, co? No dobra. Wszystko rozpakowane, teraz wielkie mierzymy! Bardzo fajna, bardzo przyzwoita bluza. Fajnie z czarnymi jeansami wygląda. Rozmiar też, myślę, idealny. No powiem Wam, ten sweterek jest cudowny, ale ten dekolt... Trochę mnie zszokował. Zobaczcie, jaki głęboki. Boję się. Boję się. Nie no, bardzo ładnie wygląda.
Ale nie wiem, czy jednak ja topu bym nie zakładała pod spód. No ale w ogóle jest świetny. No jest tak porządny, tak gruby. I teraz go przymierzam z tym szalikiem i z czapką. Powiem Wam, że odjazdowa jest ta czapka. Tak się dobrze czuję w takim kolorze. No jest niesamowity kolor. I szalik też fajnie wygląda, nawet do tego sweterka. No, prawdziwie świątecznie się czuję teraz, naprawdę. Czy tak go tylko sobie założyć? Piękny. Kamizelka jest bardzo fajna, ale ona jest duża, zobaczcie. Wydaje mi się, że rozmiar mniejsza lepiej by leżała, ale też ma mega kolor i zobaczcie, jak fajnie ze sweterkiem wygląda. Wiecie co? Ta bluzeczka jest śliczna i tak idealnie nawet na Wigilię by pasowała. Serio, ja byłabym ją w stanie założyć na Wigilię. Tak mi się podoba. No pięknie wygląda. Ale ja już mam kreację na Wigilię. Pamiętacie, co założę w tym roku? Jestem ciekawa, czy pamiętacie. Dajcie znać w komentarzu. Ale bluzeczkę bardzo Wam polecam. Bardzo. Przepiękna myszka Miki. Przepiękna. Jest to taki detal, że z daleka nie widzicie i wtedy się zbliżacie i jest to zauważalne. Jest to niesamowite. Bluza jest porządna. Nie jest za gruba, ale jest porządna. Idealna też, myślę, pod kurtkę zimową. Nie będzie nam za gorąco. No świetna jest. Jak ja lubię te rzeczy z myszką Miki. Ja. Nie wiem. Chyba zaczynam się dobrze w czerwieni czuć. Mega jest. No, powiem Wam, że ten sweterek świąteczny, myślałam, że będzie lepszy. Chyba jednak w moich dłoniach ładniej wygląda niż na mnie. To chyba nie jest ewidentnie mój kolor. I wiecie co? On tutaj mi coś za szeroki jest. Może on powinien po prostu być mniejszy. Coś mi tu nie pasuje. No w ogóle to jest śliczny i to mi się podoba, że nie ma tylko, wiecie, rysunku tutaj z przodu, ale cały w tym jest, no oprócz tyłu. A nie, rękawki też mają z tyłu, ale zazwyczaj to tutaj coś się dzieje, a on jest cały i to tak niesamowicie wygląda, ale chyba ewidentnie mniejszy i ewidentnie chyba nie mój kolor jednak. Kurteczka! Chyba pasuje mi ten kolor i wydawało mi się, że jest ona za duża. Ale ona ma tutaj, zobaczcie, gumeczki do ściągania i można sobie ją tutaj zmniejszyć. No bardzo fajny efekt. Bardzo. Zobaczcie. I już ciach, robi się węższa. Aha, kieszenie ma i tutaj, i tu od góry. Kapturek fajny. I pokażę Wam, jak ona wygląda od pięta. O, fajnie z tym sweterkiem wygląda, nie? Zdjęłam kurtkę i poszłam do lustra i jeszcze raz się oglądałam, czy na pewno jednak nie zmienię zdania co do tego sweterka, co do tego koloru, ale nie, chyba jednak nie. No i wiecie co, tak sobie pomyślałam, że skoro będzie u mnie jutro Monika, a ja chciałam się jej spytać, przepraszam, czy ona tą bluzę chce? Tą, co przed chwilą miałam założoną. Gdzie ją położyłam? Gdzie jest moja bluza? Czekajcie. O tą. Więc chyba nie będę jej teraz zakładała z powrotem, żeby była, wiecie, dla Moniki czysta, bo jeszcze ją makijażem pobrudzę trochę. Założę coś innego, a spytam się jutro. No fajnie Monia by w niej wyglądała. Ona też jest H&M, ale kupiona 3 lata temu? Jakoś tak. Wiecie co? Szłam na górę wybrać sobie jakąś bluzkę i zobaczyłam rzeczy na wieszaku. Ojeny, śnieżek pruszy. Dobra. Bo już odbiegam od tematu, ale ojenki, ja uwielbiam ten widok. Ale wiecie co? Mam w szafie kilka nowych rzeczy, które miały trafić do butiku, ale je przechwyciłam. Nie mogłam się oprzeć. Po prostu nie mogłam się oprzeć.
I zapomniałam, że ich Wam nie pokazywałam. Więc skoro mamy dzisiaj vloga o tematyce mierzymy, to może Wam od razu za jednym razem pokażę te moje nowe rzeczy. Mam tutaj już pierwszą, a generalnie rzecz, którą właśnie założę w Wigilię. Jestem ciekawa, kto pamiętał i kto napisał komentarz. Otóż jest to ta przepiękna, mieniąca się zielona sukienka, przepiękna butelkowa zieleń. Nie będę jej teraz mierzyła, bo już ją mierzyłam, a zobaczycie ją w święta na mnie. Druga rzecz, przepiękna złota bluzeczka. Pięknie się mieni, te cekiny są delikatne. Ona ma tutaj też podszewkę. O! Z tyłu ma guziczek złoty. Mega jest i tak sobie pomyślałam właśnie sukienkę na Wigilię, a taką bluzeczkę albo w pierwszy, w drugi dzień świąt, a może i na Sylwestra. To są wszystkie rzeczy, które, tak jak mówiłam, albo były w butiku i ja je zatrzymałam, albo miały trafić. Właśnie a propos rzeczy, które były w butiku. Tak długo myślałam nad tym kubeczkiem, tak on mi się podoba, że go zostawiłam. Także dzisiaj zaparzę w nim sobie kawusię. Kolejna rzecz. Taki przepiękny top z Zary. No jest po prostu przepiękny. Jest tak mięsisty, w tak pięknym, jasnym kolorze. Ja, no mega. Wiecie co, tej złotej bluzki nie przymierzyłam. To teraz przymierzę i ten top też przymierzę. No tak się błyszczę. Myślę, że bardzo fajnie do moich włosów ten kolor pasuje. I jeszcze nie wiem, czy będę nosiła tą bluzeczkę z paskiem, czy tak po prostu, wiecie, wsadzoną w spodnie. Ale no mega mi się podoba. Albo tak na luzie. Ale z paskiem też fajnie, nie? I fajnie też może do jakiejś spódnicy dłuższej. No tak mi się ten top podoba. Mi jest zazwyczaj ciepło i ja mogę spokojnie takie rzeczy właśnie bez rękawków nosić zimą w domu, a na zewnątrz idę, to zakładam grubą kurtkę i jest mi dobrze. Tak w nim wyglądam. No uwielbiam. Do tego jakiś naszyjnik. No śliczny jest. Mam też nowy płaszcz. Nie wiem, czy tak idealnie pasują te dwa kolory ze sobą, ale już założyłam. Jest to taki swobodny, bym powiedziała, płaszcz, taki luźny, cieplutki, kieszenie. Z tyłu ma jeszcze taki paseczek, zapinany na dwa takie zatrzaski. Taką ma długość. Tutaj ma rozporki. No bardzo mi się ten płaszcz spodobał. I widzę go albo z białą bluzką zwykłą pod spodem, albo cała na czarno i wtedy płaszczyk. No jak na mnie szyty, długość rękawa idealna. No jest boski. No mega jest, naprawdę. Mam też nową sukienkę. Zobaczcie, jakie przepiękne kwiaty. Jest to długa suknia. Oprócz takiej czerwonej, co latem nosiłam, chyba nie mam żadnej długiej sukni. Jest ta sukienka luźna, do której też albo będę pasek nosić, albo, ja już mam plan, pokażę Wam zaraz, ale jest mega. Już zakładam. I tak wyglądam w tej sukience. Taką ma długość. No jest mega, a jest tak milusia w dotyku. Rękawek, fajna długość. I ja mam plan nosić tą sukienkę. Kojarzycie? To było jeszcze lato. Pamiętam, to był tak upalny dzień, jak ja nagrywałam wtedy. Haul ASOS, buty wtedy zamówiłam. I wtedy właśnie przyszły do mnie te buty. I czekały, i się doczekały. Takie mocne buty, wysokie. Więc śnieg i mróz nie są mi straszne. Tak bardzo marzę, żeby taki wysoki śnieg spadł u nas w Newcastle, ale na razie to tylko taki mamy bardziej, wiecie, przyprószony chodnik i mróz bardziej leży. One są sznurowane, ale sznurówek nie trzeba odwiązywać. One mają tutaj zameczek. One były na wyprzedaży w ASOS. Bardzo tanie były, nie pamiętam ile kosztowały, ale to dlatego, że to było lato. Dobrze, że wtedy kupiłam, teraz mam wysoka podeszwa i właśnie fajnie będzie wyglądała ta sukienka z takimi butami. A do tego
mam nową kurtkę, zobaczcie, jaki kożuszek. Marzyła mi się taka kurtka, w sensie o takim kroju. Kiedyś, za nastolatki ja byłam fanką Depeche Mode. No po prostu byłam taką fanką, tylko na biało-czarno się ubierałam. Ja. I pamiętam, miałam wtedy, trochę później, moją pierwszą ramoneskę, skórzaną, ciężką. Wiecie co, ja nie pamiętam, co się z tą kurtką stało. No kurczę, nie pamiętam. I no nie chciałam takiej typowej ramoneski, ale marzyła mi się kurtka o podobnym kroju. I znalazłam! No albo sama do mnie przyszła, do butiku. Tutaj ma takie fajne materiałowe gumeczki. Taki niby ściągacz to ma robić, że rękaw lepiej przylega. Złote dodatki, kieszenie, zamek i tutaj misiek, żeby ciepło było koło szyi. No i ja właśnie taką kurtkę, zobaczcie, tu wszędzie jest misiek. Ja właśnie taką sukienkę widzę z taką kurtką i z takimi butami. O! Ale jak to fajnie też będzie z jeansami wyglądać. Chyba do sukienki lepiej wygląda ta kurtka odpięta. Jak się obkręcam, to ona tu się strasznie rozszerza. No ale taka jest. Ale jej, jak mi się podoba. I teraz pokażę Wam zapiętą. Już nie będę do samej góry zapinać. No mega, no tak lubię takie kurtki. Ale żeby mi w dłoni nie było zimno, to mam tutaj coś, co dostałam od Wojtka w prezencie. No po prostu tak mnie zaskoczył. Wiecie co? Kupił mi rękawiczki. Kupił mi rękawiczki Axe. No po prostu aż się wzruszyłam, jak zobaczyłam. Jest taki kochany. No mega są. I z tym futerkiem tutaj, jak fajnie. Ja, no mega. No tak się cieszę. W końcu porządne rękawiczki. Dobra, to co? Robimy kawusię w nowym kubku. Mój beżowy sweterek, też z H&M, ale lata temu kupiony. Jakoś to były, wiecie co, początki mojego nagrywania. Ale chyba kolczyki muszę zdjąć, bo kolczyki to teraz tak średnio pasują. Kawusia zaparzona. Fajny jest ten kubek, taki powykrzywiany u góry. Mega efekt. I czy u Was też sezon na baterie trwa? No po prostu non-stop Wojtek zamawia baterie. Kupujemy Duracellki na Amazonie. Zamówił Wojtek 24 3 tygodnie temu i zeszły. I wczoraj zamówił kolejne. A w jakim tym? Zobaczcie, w drugiej kopercie. Plastic free. Czy one są luzem wrzucone, żeby... Ale oni nie używają plastiku. Przecież oni w takich papierowych opakowaniach mają. Ale... No serio, zamykana koperta. O co chodzi? No jest w tym opakowaniu. Ale wiecie co? A, teraz mi się przypomniało. 18 Wojtek tym razem zamówił. Wtedy zamówił 3 ósemki, a teraz 18 po prostu, ale tak, to są jakieś nowe, to są jakieś nowe i one mają plus 100% ekstra życie, czyli o 100% dłużej będą żyły. Fajne. No po prostu wszędzie, czy jakieś zabawki, lampki, no nie wiem, po prostu wszędzie baterie się pokończyły. U Maxa też w pokoju, w jakichś jego zabawkach, a teraz jeszcze wiecie, Mikołaj będzie, to trzeba się przygotować. Dobrze,
18 sztuk dużo. I jeszcze chyba muszę Wojtkowi powiedzieć, żeby te takie zupełnie cieniutkie AAA paluszki zamówił. No. Biało. Założyłam Wojtka bluzę, Wojtka polar. I tak się zastanawiam, czy parasolkę brać, ale nie. Myślę, że ten kaptur mi wystarczy. Jadę po maksa. Wiecie, co jest tak ślisko, że normalnie bałam się iść. Lód na chodniku. I tak już przeszło mi przez myśl, czy nie iść czasami na piechotkę, ale boję się, że teraz to już będzie za późno. A poza tym, no mam ten napęd 4x4, więc dam radę. Cześć, Maksio! Cześć! A pomachasz? Nie mogę. Nie możesz? Dzisiaj atrakcja to śnieg, nie? Tak. A teraz możesz? Cześć! Cześć! Już Maksio odebrany i zobaczcie, dostał dzisiaj wędrującą szopkę do domu. Codziennie inne dziecko dostaje, dzisiaj Maksiu. Jesteśmy już w domu. Wiecie co? Monika dała mi znać, ale się cieszę, bo ona miała dzisiaj pracować od 8 wieczorem do 2 nad ranem i miała tutaj taksówką do nas przyjechać i miała spać tutaj i rano mieliśmy razem z Maksem iść do szkoły na te jasełka i się tak martwiłam, bo ona będzie nieprzytomna, sobie myślałam, będzie zmęczona. Tylko parę godzin snu będzie miała, a potem ma uniwersytet, parę godzin, więc ciężki dzień by miała. I właśnie mi napisała, że zamieniła się z koleżanką i że wolny dzisiaj ma i później tutaj będzie. Także normalnie będzie tutaj nocowała i całą noc prześpi, także super. No i zajechaliśmy do Herona. Takie malutkie zakupy, ale pokażę Wam. 11 coś tam zapłaciłam. Takie bułeczki pokrojone, chlebobułeczki. Kupiłam miód, jogurt wiśniowy. Śmietana, jajka, no właśnie Max idzie z wszystkimi swoimi jajkami, nie znoś tu synek, zaraz będziemy robić obiadek, jabłuszka, papier toaletowy i ręczniki papierowe i to wszystko. Zaczynam robić obiad, dzisiaj mamy fileciki z piersi kurczaka, przyprawiłam tylko solą i białym pieprzem. Będę maczała w mące, potem w jajku i na patelnię. A tutaj ziemniaczki obrane. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree. No to przyszedł czas na rozpakowanie szopki. Co to tam będzie? Aj, czekaj, mamusia pomoże. Wow. Może ocieszymy? Tak, tak, z tej strony. W środku jest książka i tam mogę coś wpisać, dzieci mogą coś narysować. Mamy do tego książeczkę do przeczytania. Tu jest szopka, taka piękna. Poczekaj, bo chcę nagrać. Piękna szopka. I z drugiej strony jest takie. Takie jest. I tutaj w woreczku są figurki, tak? Tak. Przepiękne. Poukładasz teraz wszystkie figurki, poustawiasz w szopce? Nie, pobawię się. Pobawisz się? Czemu ci liśko? Tutaj będzie. Dobrze. Win our bomb! Tak będziesz jutro mówił na jasełkach? Tak. Jeszcze raz powiedz. Jesus is blowing our bomb! Uj!
ball and a bum. When all are born. Days wander around with you. You and me in the cold. Thought it never be true. Wherever I go, I got you. Gotowe. Gotowe? Pięknie poukładałeś, ale poustawiałeś wszystkich. Pięknie. No to teraz się poprawię. Pani Zuzek i panu Jusiuszku jest gorący, no to będzie na wozu. Fada, Anderson, Anahoi, Spirit, Oman. Proszę Fada, we come to say thank you for your love today. Thank you for my family and all the friends you give to me. God has shone in the dark of night and in the morning shed your light. Amen. And Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. No one, we throw up. No one, ha ha, bad luck. Following a big, big star. Following a big, big star. Riding on the dash that they have trouble from. Freaking away. Musieliśmy na ziemię, ale poukładać tak, jak było. Na ziemię nie wolno tego brać, tylko na stole. Ale to będzie szedło tak. I tu. Running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas. Max już śpi i ja czekam na Monikę, bo w każdej chwili już ma u nas być. I wiecie co, tak pięknie na dworzu się zrobiło. Tak biało, tak teraz już jest wieczór, coraz mniej ludzi chodzi i tak popruszyło i jak taki puch to wszystko wygląda. No przepięknie, ja uwielbiam ten widok. Bo patrzyłam z okna i na zakończenie tego vloga otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Mam ochotę na coś słodkiego, więc pomyślałam, że zacznę od okienka od Maćka. Numer 13. A co to jest? Coś płaskiego. Maciek, zaskoczyłeś mnie. Myślałam, że to będzie podłużny batonik albo ciasteczka, a tutaj coś zupełnie innego. Co to może być? O, Jacie, ale Ty jesteś kochany. Ale Ty jesteś kochany, no. Ale mnie zaskoczyłeś, naprawdę. Jacie. Wow. Ale to jakaś fajna. Bomba nawilżająca w płachcie. Z lawendą, z kwasem hialuronowym. I nasączona zawartością jednej buteleczki serum. Wow, Maciek, a tam słodkość to ja sobie znajdę w lodówce, ale jaką maseczkę mam. Ja dziękuję. 15 minut. No to mnie zaskoczyłeś i bardzo Ci dziękuję, Maciek, naprawdę, to bardzo miłe. Teraz idę po nasze kalendarze, znaczy mój i Wasz. Wojtek będzie musiał swój kalendarz nadrobić, jak wróci. Rozpoczynamy od Waszego kalendarza. O, ho. Wy macie coś takiego dzisiaj. Cóż to jest? O jeny, coś bardzo ładnego, bardzo, bardzo. Jest to kolejny notatnik, ale on nie jest taki oczywisty. Zobaczcie, tutaj jest, w ogóle to jest laminowane, takie satynowe w dotyku. Tutaj są napisy złote i biała okładka i odwracamy i mamy czarną okładkę ze złotymi napisami. W środku białe kartki. No niesamowity jest ten notatnik, ja. Tak mi się podoba. Jeżeli, nie wiem, macie zamiar notować sobie różne rzeczy, nie wiem, wydatki,
albo jakieś coś, rzeczy do zrobienia, to możecie, wiecie, mieć dwustronny notatnik. Tutaj na przykład wydatki, bo to się z taką ciemną stroną kojarzy, a tutaj rzeczy do zrobienia, albo coś miłego, ale pamiętnik. Fajnie, albo jakieś myśli spisywać, albo coś, co się wydarzyło w ciągu dnia. Tutaj te dobre, tutaj te złe. Fajnie, oby tych dobrych było więcej. Wędruję do Waszej paczuszki i otwieramy teraz moje okienko od Wojtka. Numer 13. Cóż to jest? Nie, kochanie! Jedy! Czekajcie, odsunę tą torbę. Zobaczcie, czy to jest to, co ja się domyślam? No zobaczcie, jedy! Ale się cieszę. Ale to jest jeszcze inny zapach. Alter ego. No szok. Dajcie znać, czy miałyście. Ależ no niesamowite, jeny, kochanie, dziękuję. Od razu otworzę i od razu zapach sprawdzę. Ja. Jeden mam kremik tutaj przy zlewie w kuchni, drugi mam przy komputerze. Ale czad. Ojej! Jaki to jest zapach? To jest taki ciepły zapach. To jest taki zapach na takie zimowe wieczory. Czy ja tu czuję kokos czy wanilię? Chyba to i to. Ale to jest olejny. Oj! Ale teraz czuję zapach perfum. No to jest tak nieoczywisty zapach, że ja nie wiem, czym to pachnie. No, powiem Wam, że teraz mam trzy. Jak do tej pory pierwszy mój, ten, co już miałam kiedyś, Seven Heaven, na pierwszym miejscu, ten jest na drugim miejscu, a ten, co miałam wczoraj to było, na trzecim miejscu. No niesamowity zapach, no kurczę, tak jak wącham to perfumy, ale jak tak bardziej się wącham, to mówię, czuję coś z kokosa? No super, no ja, ekstra, jedny, dziękuję kochanie. Dobra, to chyba wszystko na dzisiaj. Czekam na Monikę, w ogóle to ja, wiecie co, ułożyłam szopkę Maksiowi, żeby rano jak wstanie jeszcze raz mógł zobaczyć w ogóle z tym Maksiem, jest taki kochany i taki rozbrajający. Wiecie co, siedzieliśmy przy tej szopce, modliliśmy się, świeczkę zapalał, on, no widzieliście, modlitwę odmówił. Ustawialiśmy te figurki tak, jak faktycznie w szopce powinno być. Po chwili on zaczął zmieniać. No dobra, powiem Wam. Zaczął pociąg robić dookoła szopki. Potem, jak ja nie patrzyłam, ułożył domino. I o, przewróciły się wszystkie figurki. No po prostu... A ja tam w zeszycie muszę wpisać parę słów o tym, jak Maksiu reagował na tą szopkę i... No i właśnie się zastanawiam, co ja mam tam wpisać. Pociąg dookoła szopki. Ja. No, na razie mamy tak. Tutaj wkleiłam zdjęcie Maksia, jak ustawiał figurki. Tutaj Maksiu narysował Jezusa, Maryję i Józefa. No i muszę parę słów napisać i się zastanawiam, co ja tam wpiszę. No wiecie, no najpierw normalnie było z tą szopką, dopiero później, jak już zaczęłam ja czym innym się zajmować, chwilę pozwoliłam tam pobyć z tą szopką, to zaczął właśnie te swoje pociągi i najpierw chciałam mu zabronić, ale po prostu on tak się przyglądał tym figurkom, tak je układał z takim zainteresowaniem, mówię, dobra, nie, ja nie patrzę, niech ma te swoje 5 minut. Ojej, dobra, będę zakończała na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego vlogmas numer 13 razem ze mną. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia już jutro. Pa kochani, trzymajcie się i dziękuję, że byliście.